Ryszard Gąsierkiewicz, prawnik z wykształcenia, uwaga, ale proszę Państwa, pierwszy trener neurolingwistycznego programowania w Polsce, no i jeden z pierwszych profesjonalnych coachów w Polsce. I tak się zastanawiam, czy chciałbyś udać się po poradę psychologiczną do prawnika? Nie, nie chciałbym. Nie chciałbym i dlatego zawsze mnie to we wszelkiego rodzaju przedstawieniach oraz wywiadach... Złości. Złości, tak jest, o właśnie. Jestem negatywnie podekscytowany. Muszę też wiesz to sprostować. Nie byłem pierwszym trenerem NLP w Polsce. Jednym z pierwszych. Tak. Jednym z pierwszych. Była nas cała grupa. Wcześniej byli tutaj zapraszani trenerzy z Zachodu lub z Niemiec, który też wtedy był Zachodem, ale takim trochę bliższym. I w związku z tym ktoś mógłby się poczuć urażony. Zresztą mamy tutaj w ogóle w tej dyscyplinie trenerskiej coś takiego, co obserwujemy w każdej martyrologii. Im dalej się oddalamy od źródła, im bardziej jesteśmy od źródła daleko, tym więcej pojawia się bohaterów. I tym więcej się pojawia trenerów, którzy byli pierwsi. Ja ostatnio przeczytałem zupełnie nieznane nazwisko osoby, która mieszka za granicą i która wykoncypowała sobie jakiś to model naprawczy, oczywiście duszy i natury ludzkiej, i która się przedstawiła jako pierwszy trener NLP w Polsce. Da się, da się. Więc wszystko się da. Zdejmowany z dachu ten NLP. Wychodzony jest z korka i teraz trwa już chyba taki, co pewnie niektórzy polubili na całym świecie, koronawirus i chciałabym kilka minut porozmawiać z Tobą na ten temat i czerpać z tego źródła wiedzy Twojego, ale w taki sposób, żeby w chwili, kiedy my skończymy nasze spotkanie, żebym ja się poczuła lepiej. Znaczy nie znaczy, że mam koronawirusa. No właśnie. I wiesz, tutaj na to akurat nie mam wpływu. Na to akurat nie mam wpływu, czy ty się poczujesz lepiej, czy ktokolwiek inny się poczuje lepiej. Myślę, że masz. Właśnie, otóż nie. Masz. No dobrze, zależy, mam, co powiesz. Mam. Ostatnio rozmawiałem z moim duchem opiekuńczym i Pan Bóg osobiście mi powiedział, słuchaj Rysiek, ty masz wpływ na wszystko. I obudziłem się jakby bardziej radosny i mniej depresyjny niż zazwyczaj. Żartując oczywiście. Natomiast tak naprawdę... chciałbym wytłumaczyć, dlaczego uważam, że to, co czynią i trenerzy motywacyjni, i wszelkiego rodzaju naprawiacze, ma wpływ przede wszystkim na nich. Bardzo trudno jest bowiem uzyskać wpływ na kogokolwiek innego. To ten ktoś uzyska wpływ sam na siebie i sam w sobie jest tylko w stanie generować zmiany. Stąd rolą czy naprawiacza, czy doradzacza jest wyłącznie tworzenie pewnej perspektywy, w której ten ktoś nagle znajdzie jakieś miejsce dla siebie, nagle na niego zaświeci słońce. Tak jak to kiedyś powiedział słoneczko dawne, towarzysz Stalin. Będzie słońce i na naszej ulicy, towarzysze, rzekł, bo on był. O ile ja dobrze pamiętam jeszcze dawne indoktrynowane lata szkolne. To w takim razie zadam inaczej to pytanie. Jaki jest Twój stosunek do tej całej sytuacji, która już od kilku miesięcy no jakoś tak w imadło nas wszystkich wzięła? Ten stosunek jest labilny i na początku był pełen negacji, był pełen niewiary, spiskowej teorii dziejów. Się tutaj doszukiwałem, jak bardzo wiele osób. Szczególnie, że wydawało mi się, że koronawirus nie jest niczym groźniejszym od plagi wypadków komunikacyjnych, plagi chorób postalkoholowych i postnikotynowych, plagi chorób związanych z powikłaniami pogrypowymi. Ale teraz dzięki masowej reklamie koronawirusa zacząłem go postrzegać jako byt sam w sobie. I w związku z tym, z takiego okresu, kiedy on mnie nieco rozbawiał, broń Boże, nie chciałbym tutaj urazić nikogo, kto ciężkie poniósł szkody w wypadku koronawirusa, mówię wyłącznie o moim postrzeganiu rzeczywistości, przeszedłem w taki stan, w którym zacząłem się zastanawiać, czy aby nie jestem w sytuacji, w której był pewien Żyd, opisany w jednej z żydowskich anegdot Horacego Safrina ze zbioru przy szabasowych świeczkach. Otóż ten Żyd był mędrcem. I dzieci
które bawiły się przed domem, cholernie mu przeszkadzały, więc wystawił łeb przez okno i krzyknął: dzieciaki, tam na polanie, 15 minut stąd, pojawił się smok. I wszystkie dzieciaki natychmiast tam pobiegły, żeby go zobaczyć. I on odetchnął z ulgą, ale nagle usłyszał tupot za oknem i zobaczył, że cała wieś biegnie w tamtym kierunku. I kiedy przebiegł ostatni z tej wsi, to on wyszedł do sieni, założył na siebie odzież i wyszedł za próg. A żona pyta, dokąd idziesz? A on mówi, słuchaj, tam na tej polanie podobno pojawił się smok. Na co ona mówi, słuchaj, przecież ty zgłupiał, przed chwilą sam to wymyśliłeś. A on mówi, wiesz co, skoro cała wieś tam biegnie, to coś w tym musi być. I ja teraz nagle zacząłem być w takiej rzeczywistości trochę alternatywnej. Myślę sobie, że skoro wszyscy o tym mówią, to coś w tym musi być. I w związku z tym zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki mogę mieć na to wpływ. I doszedłem do wniosku, że żadnego. I to mnie osobiście bardzo wzmacnia. Bardzo mi to pomaga. To, czy zachoruję, czy nie, jest przypadkiem losowym. W związku z tym mogę wytworzyć w sobie wewnętrzny klimat, który sprawi, że zacznę się tego bać, a mogę zacząć myśleć o czymś innym. Skierować moje wewnętrzne światło, czy oświetlić inny fragment rzeczywistości i myśleć wyłącznie o tym. I wybrałem to drugie. I to cię wzmacnia. I to mnie wzmacnia. Pewno, tak. I jeżeli byś się chciała poczuć lepiej, to też bym ci rekomendował. Co się bowiem z nami dzieje, kiedy... Czyli mówić, że tam jest smok. Nie, właśnie nie mówić, że tam jest smok. Patrzeć w inny fragment rzeczywistości. Na przykład w ten, który mógłby nas wzmocnić. Cała wieś wyległa. Nie ma nikogo, kto by zakłócał mi spokój. Patrzę w tą cudowną wiejską perspektywę, bo wszyscy lecą na polanę, żeby obejrzeć smoka. I nagle widzę, tu coś leży, co komu zupełnie może być już niepotrzebne, a pilnował tego wcześniej, więc dlaczego ma się to niby różnić od niebytu tu, jak może się różnić od niebytu w moim własnym mieszkaniu. Tu widać... Ja mam przykład. Chodzę na basen. I odkąd trwa koronawirus, a baseny już zostały otwarte, pływam sama. A widzisz? A przed koronawirusem było bardzo trudno znaleźć taką godzinę, gdzie było 4 albo 8 osób na torze. A teraz jestem królową basenu. I pływasz sama. Tak. To samo zresztą zauważamy w restauracjach. Tak. Człowiek wchodzi jak to panisko. No tu wolny stolik, tam wolny stolik, nawet w eksponowanych restauracjach. Nikt nie dyszy nad głową, nikt się nie ciśnie. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio stałem w kolejce po piwo. Jest taki browar w Grybowie i stał za mną taki nieletni. Tam jest zawsze kolejka. Właśnie, razem z matką przyszedł. Matka była opancerzona, a nieletni nie. I ten nieletni nagle kichnął. W zasadzie olałem ten temat. Ale następnego dnia udałem się załatwiać coś w gminie. A w gminie stało dwóch strażników. Wisiał olbrzymi plakat, że w tej gminie pojawił się koronawirus. I nagle ni z tego, ni z owego zacząłem zastanawiać się, czy aby ten nieletni, który kichnął i nie miał maseczki, nie był przypadkiem zakażony. I nagle moja radość z tego, że dostałem dotację unijną na piec, zaczęła być osłabiana refleksją, że może już tego pieca nie doczekam. Ale chwała Bogu, od tego czasu, jak kilkakrotnie zmierzono mi w różnych miejscach temperaturę, okazało się, że mam normalną, więc jakoś radośniej skupiam uwagę na tym piecu, panelach słonecznych, jeszcze czymś innym. Szukamy pozytywów, to jednym z pozytywów, które ja postrzegam jako coś, co bardzo mnie cieszy, jest to, że przed koronawirusem jakoś z dużą trudnością przyszło mi zauważyć osoby, gastronomii, które mają rękawiczki, a teraz wszystkie osoby mają rękawiczki. Jedzenie podają w rękawiczkach, o co tyle lat walczyłam i nie byłam w stanie osiągnąć sukcesu. I muszę ci powiedzieć, że napisałem na ten temat artykuł, który opublikowałem i który zakończył się bardzo negatywnymi konotacjami, nawet zgoła martyrologicznymi, ponieważ jak wiesz, jako trener motywacyjny pracuję od bardzo wielu lat, jako doradca również,
i bardzo dużym elementem pracy, który wszyscy trenerzy na swoich barkach noszą, to jest praca z motywacją. Szczególnie jeżeli chodzi o korporacje, szczególnie jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju systemy związane z wynagradzaniem, ta motywacja, szczególnie pozafinansowa, bardzo często jest elementem zleceń, który trener otrzymuje po to, żeby wdrożyć w danym środowisku taką kulturę motywacji pozafinansowej. Wzywa go trener i mówi, panie trenerze, znaczy wzywa go prezes i mówi, panie trenerze, będziemy robić szkolenie na temat motywacji pozafinansowej, bo ci moi pracownicy tacy pazerni się stali, że tylko te pieniądze i pieniądze, a przecież nie suknia zdobi człowieka, jedno uczciwość i praca, i w związku z tym te pieniądze, no tak niekoniecznie. I trzeba by wymyślić takie szkolenie, żeby nasi pracownicy uwierzyli, że te pieniądze to tak niekoniecznie. No więc robiło się bardzo dużo tych szkoleń o motywacji pozafinansowej, o tym, co rzeczywiście człowieka kręci. I artykuł, który napisałem, dotyczył bardzo gorzkiej refleksji. Oto refleksji takiej, że wszystkie te szkolenia nie mają najmniejszego sensu, bo to, co nas rzeczywiście kręci, to strach. Napędza nas przede wszystkim strach. Ale to źle. I to źle. Ale z jednej strony dobrze. Nie oceniałbym tego. To immanentny składnik naszej psychicznej rzeczywistości. I w związku z tym... Jeśli ktoś lubi się bać. Ale z tego wynika, widzisz, że wszyscy lubią się bać. Bo mój znajomy majster, który alkoholu używał wyłącznie po to, żeby się wewnętrznie odkażać, teraz nosi rękawiczki, jak wchodzi do sklepu, i nosi ze sobą flaszkę, z której nikt go nie rozlicza. Bo, jak twierdzi, ta flaszka nie służy temu, żeby się zasilić w sklepie, ani żeby wnieść do restauracji swój własny alkohol, tylko żeby odkazić sobie dodatkowo ręce. Nigdy by mu to nie przyszło do głowy. Ja kolejna korzyść. Słuchaj, stojąc w Castoramie, zobaczyłem ludzi odzianych roboczo, pokrytych pyłem, ale nikt nie dyskutował i każdy szedł do odkażacza i każdy naciągał rękawiczki. Tu z nich sypał się kurz, ale rękawiczki na dłoniach miał każdy i maskę też. W życiu nie przekonałbym wcześniej moich pracowników, kiedy jeszcze, bo wcześniej miałem dużo doświadczeń z działalnością produkcyjną, kiedy sugerowałem, że należy mieć na łbie kask ochronny, a na twarzy maskę, szczególnie wtedy, kiedy pracuje się z rozpuszczalnikami, które mogą bardzo negatywnie wpływać na ośrodek oddechowy, to miałem cholerne trudności, żeby kogokolwiek do tego przekonać, bo mnie to nie szkodzi. A teraz nagle wszyscy zaczęli myć ręce. Właśnie, dlaczego? A z tym był problem. I nosić maski. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że motywacja oparta o lęk jest mimo wszystko dużo skuteczniejsza. Tylko my, skażeni pozytywną ideologią, postanowiliśmy tego nie dostrzegać i udawać, że można człowieka motywować, rzeczywiście motywować inaczej. Jest to trochę gorzka refleksja, oczywiście. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że po opublikowaniu tego artykułu odezwał się jakiś martyrolog. Ale się rozgadałeś bardzo. O Jezus Maria, ale ten martyrolog to mi do dzisiaj na sercu leży, co nagle zaczął powoływać doświadczenia swoje i swojej rodziny w konfuzjach, które doznawał w czasie przesłuchań w Służbie Bezpieczeństwa. A tymczasem tu chodziło o coś zupełnie innego. O to, żeby nie oszukiwać się, żeby dostrzec pewien motor, żeby wykorzystać lęk czy strach jako napędową siłę pozytywną. Wcale nie musi to bowiem być elementem represyjnym. To jest, jeżeli to jest naturalnym składnikiem naszej psychicznej rzeczywistości, to dlaczego mamy od tego uciekać i udawać, że tego nie ma? To trzeba wykorzystać. Był jeszcze taki bokser Szczepański. Medalista olimpijski, znakomity bokser, który stwierdził, że on wygrywa dlatego, że się boi swoich przeciwników. To w takim razie ja ze strachu zapraszam cię na kolejne spotkanie.
I na pewno, bojąc się o konsekwencje nieuczestniczenia w tym spotkaniu, będę na pewno, i to jeszcze 15 minut przed terminem. Cześć, bardzo dziękuję. Ja też Ci dziękuję.